Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pokrótce scharakteryzować ten budynek. Czym się charakteryzuje? Ile ma mieszkań? Jaki metraż? Budynek ma powyżej 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Podzielony jest, można powiedzieć, na trzy części. Trzy górne kondygnacje to są kondygnacje mieszkalne. Na każdej kondygnacji jest 7 mieszkań, czyli w sumie 21 mieszkań. Parter to jest część usługowa. Część usługowa też jest podzielona na, można powiedzieć, dwie grupy. W pierwszej grupie to jest przychodnia, ona tam ma około 300 metrów. Pozostałe rzeczy to są pomieszczenia użytkowe, biura, spokojne biura. Na pewno takie spokojne, żeby nie wadziły naszym mieszkańcom. A w piwnicy mamy pozostałości po banku, czyli takie śmieszne trzy sejfy, które będą miały jakieś tam swoje przeznaczenie. No nie wiem, może niegrzecznych lokatorów będziemy zamykali albo coś takiego. I tam są pomieszczenia gospodarcze. Komórki dla mieszkańców, dla mieszkańców tego bloku i dla innych osób też. A proszę powiedzieć, czy mieszkania się już sprzedały? Mieszkania po prostu już się sprzedały. Wszystkie? Wszystkie. A może pan zdradzić, jaka była cena za metr? Nie, to nie jest tajemnicą, bo mamy podpisywane akty notarialne. Cena za metr kwadratowy to jest 4000 netto, czyli 4320 zł brutto. Proszę powiedzieć, kto głównie te mieszkania kupił? Czy to są łowiczanie? Mogę powiedzieć tak, żeby nie skłamać. Kupili to bardzo sympatyczni ludzie, w większości łowiczanie. A jakie przewidujecie udogodnienia w tym budynku dla lokatorów? Udogodnieniem pierwszym dla lokatorów to jest lokalizacja. No, budynek jest zlokalizowany w sposób fantastyczny. Już tutaj pan pokazuje, jakie są widoki. Także widać tutaj i katedrę świeżo po remoncie, czyli bazylikę mniejszą, widać kościół pijarski, widać kościół mariawicki, widać kościół sióstr, i pole sióstr, panoramę Łowicza fantastycznie widać. A jednocześnie jesteśmy tutaj przy tym pasażu, który jest zielony, także będzie to sympatycznie. To są udogodnienia pierwsze, lokalizacja, odległość od dworca, odległość od centrum, odległość od centrów handlowych. No to jest po prostu genialne. Następne udogodnienia dla mieszkańców, coś co jest nietypowe w Łowiczu, bo taki zamysł był, żeby wprowadzić tutaj jakiś tam inny standard, żeby stwierdzić, że łowiczankom i łowiczanom należy się lepszy standard niż do tej pory, bo nie jesteśmy gorsi od innych. W związku z tym tak, w budynku jest winda, to jest pierwsze. Druga rzecz to będą garaże podziemne dla mieszkańców. Wszystkie materiały zastosowane są, można powiedzieć, z wyższej półki, jeśli chodzi o okna, są drewniane, ale z dobrymi bardzo parametrami. Znaczy nie mówię, że to zwierzę są drewniane, lepiej wyglądają. I z dobrymi parametrami akustycznymi i cieplnymi. Budynek jest bardzo dobrze ocieplony, ściany szczytowe mają, bo powyżej normy wszystko jest. Ściany szczytowe mają po 20 cm, dach ma 25 plus 5 wełny, to jest bardzo dużo. A te ściany, można powiedzieć, podłużne mają po 15 cm izolacji. Dodatkowo uatrakcyjniony będzie budynek tym, że będzie troszkę elewacji z drewna. Także to też trochę nietypowe dla Łowicza. Wchodzimy do jednego z mieszkań, akurat na pierwszym piętrze. To jest jedno z większych mieszkań. Mieszkanie składa się, można powiedzieć, z czterech pomieszczeń. Wchodząc, mamy pierwsze pomieszczenie, to jest pokój, załóżmy, można nazwać go pokojem dziecka. Z tego pomieszczenia jest wyjście na taras. Następnie przechodzimy sobie do części takiej, która została połączona. Korytarz został połączony z salonem. Salon jest dosyć duży. Ten salon właściwie jest funkcją jedynie salonu, dlatego że kuchnia jest tam dalej. Czyli pomieszczenie kuchni jest odrębne. Te wszystkie czynności związane z gotowaniem, z przygotowaniem potraw wykonuje się w kuchni i to jest odrębne pomieszczenie. Z kuchni jest fajny widok, dlatego że mamy tutaj te sosny oraz widok na katedrę i na kościół mariawicki, kościół pijarski. Także można na pewno bez czkawki można spokojnie sobie tutaj spożywać każdy posiłek, jaki by nie był. I następnie to mieszkanie jest podzielone tak, że jest jedna duża łazienka, też z okienkiem, no i załóżmy sypialnia rodziców,
z wyjściem na taras. Łazienka jest bardzo duża, można wejść do środka, spojrzeć sobie. Jeszcze to wszystko jest w stanie takim surowym. Ale udało się tak zrobić, żeby ona miała swoje naturalne światło. Mamy następnie sypialnię, taką większą, i z tej sypialni jest wyjście na taras. Akurat trzy mieszkania na parterze mają tą dogodność, że mają swój odrębny taras. A taras jest położony dosyć wysoko, bo jest na wysokości 6 metrów, wynika to z konstrukcji pierwotnej budynku. Czyli z tego tarasu widok jest też wspaniały, a jednocześnie zapewniający, można powiedzieć, jakąś tam dyskrecję, nie? Spokój przebywania, korzystania z tego tarasu. To jest atut, który mają mieszkańcy jedynie trzech mieszkań, że korzystają sobie na pierwszym piętrze, że korzystają sobie z tego tarasu. Natomiast wszyscy, którzy mieszkają na pierwszym piętrze, mają bardzo długi balkon od strony zachodniej. Po prostu to się ciągnie, ten balkon, przez całą długość budynku. Myślę, że to fajne, że tak jest. Jest to z kolei jednocześnie zadaszenie nad galerią taką do pomieszczeń użytkowych. Będzie ogrzewany ten budynek? Ogrzewanie, centralne ogrzewanie, a ciepło będzie dostarczane z ciepłowni miejskiej, Zakładu Energetyki Cieplnej. No już jest zamontowany węzeł cieplny w czasie wykonywania robót. To wszystko funkcjonowało, dlatego że no trzeba podczas wykonywania mokrych robót trzeba budynek suszyć, żeby no później był przygotowany na założenie jakichś takich no, czy podłóg, czy drzwi, żeby to się wszystko nie niszczyło. Natomiast węzeł cieplny jest w tej chwili, no to jest wszystko bardzo, bardzo nowoczesne i można powiedzieć, że pomieszczenie węzła cieplnego no to jest takie laboratorium wyłożone płytkami na górze, na dole. No czyste bardzo, mnóstwo czujników, możemy regulować sobie wszystkie parametry, które są nam niezbędne. Czy ma Pan jeszcze jakieś plany inwestycyjne związane z mieszkalnictwem w Łowiczu? Tak, zostaliśmy przez naszych klientów poprzednich i obecnych zmuszeni do tego, żeby postawić jeszcze jeden budynek. No i właśnie tutaj udało nam się pozyskać teren obok. Już mamy projekt przygotowany, niedługo będziemy go składali, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. I tu powstanie budynek o tej samej wysokości, natomiast będzie funkcjonalnie troszeczkę inny. Będzie w nim w piwnicy garaż, czy tam miejsca postojowe i w parterze również, i cztery kondygnacje mieszkalne. W tym drugim budynku przewidziane są 24 mieszkania. No wszystko będzie w takim samym standardzie jak tutaj, także ludzie, którzy, czy klienci, którzy będą chcieli sobie sprawdzić, w jaki sposób będzie wykonany tamten budynek, to mogą na tym etapie jeszcze tutaj przyjść, zobaczyć sobie. Mówił Pan, żeby spełnić oczekiwania nabywców, czyli czy mieszkania w tamtym budynku są już porezerwowane? Tak, w większości tak, natomiast tak spełnienie, można powiedzieć, oczekiwań nabywców, to w tym budynku odbywały się w taki sposób, że większość klientów projektowało sobie razem z nami, nawet niektóre pomysły przez klientów przedstawiane po prostu inni podchwytywali, także otwarci byliśmy na jakieś tam propozycje. To samo dotyczy tego drugiego bloku, że byliśmy przez cały czas w kontakcie z klientami i zmienialiśmy zgodnie z ich sugestiami, które czasami były no, takie rozsądniejsze od moich pomysłów, ale jakoś mi się udało do tego przyznać i zaakceptować rozwiązania innych osób. Jaka jest przewaga mieszkania w tego typu bloku nad mieszkaniem w domku jednorodzinnym? No, są różne gusta i różne potrzeby ludzi. Ktoś, kto ma czas, żeby zajmować się działką, żeby dbać o ten dom, mieć ogródek, no to oczywiście wybierze sobie domek. Ale tak analizuję z punktu widzenia finansowego, to oceniam, że mieszkanie tutaj, 100-metrowe mieszkanie w bloku zastępuje około 150-metrowy domek. No, dlaczego? Dlatego, że no tutaj ludzie płacą za tą powierzchnię mieszkalną, a dodatkowo jeszcze mają w cenie pomieszczenie gospodarcze. Przecież wszystkie klatki schodowe, jak tutaj są, to też do tego należą. Przecież kotłownię ktoś by musiał sobie wybudować, zapłacić, a tutaj jest to wspólna część.
Także oceniam, że to zysk jest duży, a poza tym wygoda, wygoda. Nikt nie martwi się o serwis, nikt się nie martwi o ciepło, o wodę. No, jest to moim zdaniem rewelacja. Jeżeli ktoś no, chociażby ma małe dzieci, no, to mieszkanie w centrum, nie dowożenie do szkoły, do przedszkola, tylko po prostu przechodzenie po zakupy to samo. No, zatrud ogromny, jeśli ktoś pracuje poza Łowiczem nawet, no to ma przedrepta w ciągu 10 minut do dworca. Także uważam, że to jest lokalizacja rewelacyjna i jednocześnie mówię, przez długi czas mieszkańcy tego bloku nie będą ponosili kosztów ani remontów, ani jakichkolwiek napraw, dlatego że to wszystko jest nowe.